Czy lifting wampirzy to zabieg wyłącznie dla kobiet? Oczywiście nie możemy zapominać o mężczyznach. Zawsze się koncentrujemy i myślimy, że tylko kobiety dbają o swój wygląd. Tak nie jest. Coraz więcej mężczyzn stara się również o siebie dbać i tak samo poddawanych jest upływowi czasu. Tak? Tak samo pojawiają się zmarszczki, wręcz nawet szybciej niż u kobiety. Pojawiają się bruzdy, czasem bardzo ewidentnie zaznaczone. W związku z tym jak najbardziej ten zabieg jest również dla mężczyzn. Również, tak jak powiedziałam, u mężczyzn problemem jest również łysienie i ten zabieg jak najbardziej nadaje się również dla mężczyzn, właśnie stosując osocze bogatopłytkowe na skórę owłosioną głowy. Czy lifting wampirzy daje u mężczyzn ten sam efekt jak u kobiet? Lifting wampirzy działa bardzo podobnie jak na kobiety, tak i na mężczyzn, natomiast oczywiście im więcej jest zmian patologicznych, które są spowodowane starzeniem, trudniej uzyskać efekt. Dlatego zarówno jak i kobiety, tak i mężczyźni w tym przypadku muszą poddawać się cyklowi zabiegów, czyli od 3 do 4 zabiegów powinny być wykonane, żeby te efekty były znaczące i widoczne. Wiadomo, że skóra męska jest twardsza, tak, i ona w pewnym momencie trzyma się lepiej, ale w momencie, kiedy już dochodzi do andropauzy, to również, i to już bardzo dramatycznie, stan skóry spada, pojawiają się, tak jak powiedziałam, bruzdy i rzeczywiście skóra, można powiedzieć, wisi.